Witam serdecznie. Zapraszam na odcinek Stawiam na Tolka Banana, jak zmarli aktorzy. Andrzej Kowalewicz, urodzony w listopadzie 1956. Jego jedyną kreacją filmową była właśnie rola Janka Cygana w serialu Stawiam na Tolka Banana z 1973 roku w reżyserii Stanisława Jędryki. Do tej roli został zaangażowany dzięki charakterystycznej urodzie oraz umiejętności gry na skrzypcach. Był uczniem szkoły muzycznej. Zagrał w 6 z 7 odcinków serialu. Następstwem tej udanej kreacji była propozycja roli skrzypka w filmie Sędziowie z 1974 w reżyserii Konrada Swinarskiego, którą jednak odrzucił. Rozpoczął studiowanie muzykologii, którego to kierunku jednak nie ukończył. Podróżował po świecie, odwiedzając m.in. Indie. Był handlowcem, właścicielem firmy serwisowej. W 1995 roku wystąpił w filmie dokumentalnym Tolek Banan i inni, opowiadającym o losach aktorów występujących w serialu. Aktor zginął 22 października 2012 roku w wypadku samochodowym na warszawskim Wawrze przy ulicy Czecha. Został pochowany na cmentarzu prawosławnym na warszawskiej Woli. Sergiusz Lach, urodzony w Warszawie. Debiutował w 1972 rolą Pawła, syna głównego bohatera filmu Zniszczyć pirata, dramatu wyreżyserowanego przez Huberta Drapellę. Do roli Wstawiam na Tolka Banana został wybrany przez reżysera serialu Stanisława Jędrykę, który z uznaniem wypowiadał się na jego temat. Testowałem przed kamerą setki dzieci, ale tylko w jednym wypadku, gdy zrobiłem próbę, nie miałem cienia wątpliwości. Było tak z Sergiuszem Lachem. Serial wyemitowany po raz pierwszy w 1973 roku stał się bardzo popularny. Zyskał też uznanie i dostał kilka nagród. Zdobył miano kultowego, a rola 11-letniego Sergiusza okazała się bardzo charakterystyczna. Dorosły Sergiusz Lach nie zajmował się aktorstwem, parał się fotografią reporterską i był działaczem pierwszej Solidarności, między innymi dokumentując wydarzenia opozycyjne. W połowie lat 80. wyemigrował do Szwecji. Uzyskał obywatelstwo tego kraju i osiedlił się w Sztokholmie, gdzie założył rodzinę. W 1995 Stanisław Jędryka nakręcił film Tolek Banan i inni z udziałem Sergiusza Lacha i innych aktorów dziecięcych występujących w serialu. Sergiusz zmarł 8 listopada 2015 w wieku 54 lat. Przyczyny jego śmierci nie są znane. Aktor został pochowany na cmentarzu w szwedzkiej miejscowości Tyreso. Jacek Zeidler, także jako Zeidler, urodzony w styczniu 1955 w Łodzi. Był synem dr Barbary Zeidler z domu Tomczak, która jako łączniczka uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim. Została lekarzem pediatrą. Była zatrudniona w Instytucie Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Łodzi oraz jako ordynator oddziału noworodków szpitala imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi. Jacek Zeidler był aktorem filmowym i teatralnym. Stał się znany z roli w filmach fabularnych przeznaczonych dla dzieci, m.in. w Niewiarygodne przygody Marka Piegusa czy Stawiam na Tolka Banana. Był działaczem opozycji antykomunistycznej w Łodzi, związany z lokalnym środowiskiem KOR. Zbierał m.in. podpisy pod listem do Sejmu PRL w obronie prześladowanych po wypadkach czerwcowych. Zmarł tragicznie 2 stycznia 1980. Znaleziono go w mieszkaniu leżącego w śpiworze przy otwartym piekarniku. Podejrzewa się, iż zatruł się gazem w efekcie kolejnego zawodu miłosnego. Gdy reżyser Stawiam na Tolka Banana Stanisław Jędryka kręcił w 1995 roku reportaż o dalszych losach swoich dziecięcych aktorów, rodzice odmówili rozmowy na temat okoliczności śmierci syna. Jacek miał zaledwie 24 lata. Został pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ulicy Szczecińskiej w Łodzi. Józef Nowak, urodzony w kwietniu 1925 w Kończycach, aktor filmowy i teatralny. Podczas okupacji pracował jako maszynista w teatrze imienia Słowackiego w Krakowie. W 1946 ukończył studia przy Starym Teatrze w Krakowie. Po II wojnie światowej jeden z najpopularniejszych aktorów teatralnych, filmowych, ponad 60 ról radiowych, postać Bronka Grzelaka w powieści radiowej Matysiakowie i kabaretowych, m.in. Kabaret Koń i Kabaret Owca. Dużą popularność zdobył jako wykonawca piosenek żołnierskich, m.in. Takiemu to dobrze. Występował w następujących teatrach: w Teatrze Wesołej Gromadki w Krakowie, Teatrze Kameralnym Tur w Krakowie,
Teatrze Ziemi Opolskiej w Opolu, w Teatrze imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach i w Teatrze Narodowym w Warszawie. Wybitny aktor zmarł 16 stycznia 1984 w Warszawie, pochowany na cmentarzu komunalnym północnym w Warszawie. Teofila Koronkiewicz, urodzona w grudniu 1901 w Lepelu, córka Tomasza, w latach 1918-1920 studiowała aktorstwo w Szkole Dramatycznej w Pędzie, potem w Miejskiej Szkole Dramatycznej w Krakowie, którą ukończyła w 1924. Występowała w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatrze na Pochulance w Wilnie. Związana była ze scenami poznańskimi, Teatrem Nowym, Teatrem Miejskim, Teatrem Polskim i Teatrem Narodowym, z którego zespołem jeździła z gościnnymi występami po województwie poznańskim, Pomorzu, województwie warszawskim i łódzkim. W czasie okupacji niemieckiej pracowała w gospodarstwie w Klarycewie pod Warszawą. W 1945 organizowała ruch artystyczny młodzieży wiejskiej na terenie Konstancina, Jeziorny i Skolimowa. W okresie powojennym grała na scenach warszawskich. 1 stycznia 1976 roku przeszła na emeryturę. Była żoną Adama Twardowskiego, starosty Działdowskiego, z którym miała syna Jerzego. Aktorka zmarła w Otwocku z przyczyn naturalnych 23 września 1985. Pochowana na cmentarzu w Powsinie. Lidia Korsakówna, właściwie Lidia Korsak-Brusikiewicz, urodzona w styczniu 1934 w Baranowiczach, aktorka teatralna i filmowa. Urodziła się na terytorium obecnej Białorusi. Po II wojnie światowej zamieszkała wraz z rodzicami w Wałbrzychu. W latach 50. występowała w Państwowym Zespole Pieśni i Tańca Mazowsze, m.in. z Ireną Santor. W latach 1953-54 występowała w Teatrze Satyryków w Katowicach. Od 1955 była związana z zespołem Teatru Syrena w Warszawie. W 1960 zdała aktorski egzamin eksternistyczny. W 1987 przeszła na emeryturę. 16 czerwca 2011 Rada Miasta Stołecznego Warszawy nadała aktorce godność honorowego obywatela Warszawy. Jej mężem od 1963 był aktor Kazimierz Brusikiewicz. Ich córką jest aktorka Lucyna Brusikiewicz. Lidia Korsakówna zmarła w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie 6 sierpnia 2013 roku. Mieszkała tam przez ostatnie 2 lata. 12 sierpnia została pochowana w rodzinnym grobowcu na Wojskowych Powązkach. Teresa Szmigielówna, urodzona w październiku 1920 w Kowalówce koło Tarnopola. Aktorka filmowa i teatralna. W 1953 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną imienia Leona Schillera w Łodzi. Występowała w następujących teatrach: Teatrze Ziemi Rzeszowskiej w Rzeszowie, Teatrze Dramatycznym w Warszawie, Teatrze imienia Osterwy w Lublinie oraz Teatrze Objazdowym PPIE, Teatrze Klasycznym i Teatrze Rozmaistości w Warszawie. Była żoną szermierza Jerzego Pawłowskiego, z którym miała syna Piotra, uznanego kajakarza, który zmarł w 2021. Jej wnukami są aktorzy Józef i Stefan Pawłowscy. Ostatnie lata życia spędziła w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Tam też zmarła 24 września 2013 w wieku niespełna 84 lat. 30 września po mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny urna z jej prochami spoczęła na cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie.